Cześć, witajcie, ja jestem komandosik.pl. Witam i zapraszam was na 53. part serii przygody z Margonem. Dziś chciałbym wyjaśnić oraz zaprezentować wam, co to jest ten Tarmus Wooden. Zależy jak kto go czyta. Pokażę wam oczywiście drogę na niego, ale tą drogę pokazywałem już na pewno kilka lub kilkadziesiąt razy, ale na pewno nie pokazywałem wam lotów, co z niego loci, jaką on jest profesją, co z niego wypada, czy loty są fajne. No to wszystko się w tym filmie dowiecie. Tylko wiecie co, nie chcę zbytnio przynudzać po drodze i może posłuchacie sobie w trakcie drogi, kiedy ja będę tam szedł, wy posłuchacie sobie wyszukanej muzyki. Aby w końcu się ruszyli. Ani na imprezę przychodzi się po to, aby się bawić, a nie siedzieć i smęcić i narzekać na DJ-a. A co? Jadą! Tak więc pomódka, pomódka! Brawo! Thank you.
którą usłyszeliście, was ożywiła, bo mnie bardzo. Mam teraz więcej siły na nagranie do końca tego filmu. Droga tutaj była dość nawet długa, nie powiem, nie będę kłamał, że była krótka. Więc to tutaj jest ta elita druga, o której wam mówiłem. Może pierw stoczymy z nim walkę, a potem opowiem wam o niej więcej. Jest to oczywiście wojownik, który ma 50 poziom doświadczenia. Tutaj będę obstawę jechał z błysku, a mu po prostu przywalę z obezwładniającego. Może od razu mu teraz walnę. Oj, ogłuszenie akurat wbiło się. Jeszcze trochę. Tak widzimy, walka jest równa. Wyrównana, boję się, że on mi może walnąć jakieś krytyka, ale teraz wątpię. Jest to naprawdę duże baty. Co nam z niego dotło? Wilcze strzały. Będzie on tutaj pokazany w moim minutniku za 8 minut, ale oczywiście tutaj jest strip, czyli będzie to szybciej. A może nie, nie wiem sam. Ale zabiliśmy go, to jest najważniejsze. To może teraz przejdźmy do lotów. Widzicie, więc macie pewność, że taki wojownik jak ja, 60 poziom doświadczenia, z takim właśnie ekwipunkiem da sobie radę, z takim właśnie tarmusem. A więc jak obiecałem, teraz przedstawię wam loty, jakie wypadają z tego oto właśnie pana tarmusa Woodena, który mieści się w pieczarze szaleńców, sala druga. Tu są jego kordy. Więc może zaczniemy od mieczy. Miecze lecą tak, ostre cięcie wilka jednoręczne dla tancerzy ostrzy oraz wojownika. Rubinowy miecz ognia dla paladyna na 46 poziom. Rubinowe ostrze zwykłe na paladyna. Ognisty miecz jednoręczny dla paladyna na 46 heroiczny. Tu mamy też miecz wilczej chwały, tancerz ostrzy i wojownik też heroiczny. Może teraz przejdźmy do butów. Buty mamy takie na 46 level unikatowe oraz takie na 46 level zwykłe. Lecą też z niego oczywiście też rękawice. Właśnie tutaj mamy takie unikatowe, takie heroiczne oraz takie legendarne. Teraz może zajmę się zbrojami. Na paladyna oczywiście, na tancerza ostrzy, na wojownika, na paladyna zwykła, na woja zwykła oczywiście. Lecą też z niego takie dodatki, nie no, jeszcze naszyjniki unikatowe i zwykły. Oraz leci taki dodatek, jak na przykład niesamowita wilcza mikstura, która ma pełne uleczenie. Oraz leci nieduży worek złota, który dodaje nam 24k z grosikami. Więc co, może ja zaproszę was na jeszcze jedno bicie, zobaczymy jak sobie poradzę z ponownym biciem tarmusa, więc co, zapraszam na tą walkę. A więc obiecałem, że będzie jeszcze jedna walka, więc co, jak wtedy... Kurde, teraz jakoś mnie trochę pojechali. Błyskawiczny zmarnuje na niego, bo to w szybki, o, może ogłuch. Jest cios krytyczny i ogłuszenie. Może teraz przywalę jeszcze. Ale mocny krytyk. Czekajcie, teraz jest walka praktycznie wyrównana. Aj, ładnie go załatwiłem. Jakie to są buty unikatowe, heroiczne, zwykłe? Aj, zwykłe niestety. Ale loty widać są z niego fajne. Może na wasze życzenie, jak będziecie chcieli, zrobię miks walk z tego właśnie oto tarmusa. Musicie tylko poprosić mnie w komentarzu. Ja oczywiście bez żadnego trudu, bez żadnego zająknięcia zrobię dla was ten miks walk z wielką ochotą. Jak wam podobała się ta muzyka, którą usłyszeliście? Była to taka muzyka, szczerze powiem wam,
dobrana, żeby was ożywić, ponieważ nie każdy lubi gapić się, jak ktoś idzie na jakąś elitę, ponieważ jak ktoś tam drogę zna, to dla niego się już to robi nudne. Więc dziękuję za obejrzenie tego 53. partu z serii Przygody z Margonem. A jeszcze bym zapomniał, dziękuję Jacobowi GFX, który wykonał dla mnie aktualizację okładek, które możecie dostrzec na początku filmu. Dziękuję ci bardzo, więc ja się żegnam. Cześć! Ej, państwo, od Karola i Gromka dla Mistrzów Świata specjalnie na życie.